Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dying Light. Jak zapewne zauważyliście, może nie jestem dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończyłem ostatni odcinek. Jest to niestety... Ale bziuczysz tutaj. Nie wiem, co to jest. W każdym razie, moi drodzy, może nie jestem dokładnie w tym samym momencie, co byłem poprzednio, albowiem musiałem odpalić sobie grę i poszukać jakiegoś, powiedzmy, rozwiązania, jeżeli chodzi o te ustawienia graficzne, z którymi był ostatnio problem. Chciałem po prostu dojść do tak optymalnych ustawień, żeby gra zwyczajnie po prostu mi jak najmniej lagowała. Po prostu brak miejsca w ekwipunku, moi drodzy. Właśnie do tego momentu chciałem dotrzeć w tej grze. Chciałem zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze możliwości, jeżeli chodzi o ekwipunek. Teraz już rozumiem, że te cztery pozycje, które tutaj mamy, i te cztery pozycje, to jest nasze maksimum. To jest dla mnie sensowne, bo właściwie nawet powiem szczerze, że się cieszę, że takie coś zostało wprowadzone, ze względu na to, że... Okej, wezmę tą gastróreczkę. A moment, to mnie zastanawia. Jeszcze jedna sprawa. Tutaj ten... A, dobra, wiem, co zrobimy, moi drodzy. Wiem, co zrobimy. Czy poręczność, widzicie? Co to jest ta poręczność? Bardzo jestem ciekaw. Zróbmy, wiecie jak? Wyrzućmy to. Weźmy sobie tą nogę od stołu. Ona nie jest jakaś super mega przydatna, ale możemy ją rozmontować. Nie ma sensu jej wyrzucać, skoro możemy ją przerobić na jakiś element, tak? Dlatego, moi drodzy, nic się tutaj nie może nam zmarnować. I powracając do tematu, udało mi się w miarę jakoś tam te ustawienia dostosować, powiedzmy. Już nie powinno być takich spadków. Niestety mam kartę Radeona, a co za tym idzie, gra będzie słabo z nią współpracowała, bo jest stworzona z myślą o silniku NVIDII, ale myślę, że gdzieś tam starałem się tak zoptymalizować te, jeszcze jeden kopniaczek, te ustawienia, żeby w miarę porządnie to chodziło. Moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, niestety jesteśmy w strasznie kiepskim stanie. Mam tylko 30 życia, ale myślę, że jakoś powinienem sobie poradzić z tym faktem. Co wy na to, żebyśmy po prostu dokończyli sobie tą misję? Mamy tutaj te 3 punkty, z tego jeden z tych punktów, bodajże ten tutaj, udało mi się osiągnąć w poprzednim odcinku, ale niestety gra mi tego nie zapisała ze względu na to, że po prostu w momencie wyłączenia gry nie zawsze, że tak powiem, zapisuje się. Musimy dojść do tak zwanego checkpointu, tak? Tak by się to w sumie nazywało. Okej. Także dopóki nie osiągniemy jakiegoś checkpointu, jak chociażby w tym przypadku prawdopodobnie wykorzystanie... No nie wiem, czy tam doskoczę. O Jezu! O, dobra. No i jakoś wcześniej gra po prostu to, co zrobiłem, nie potraktowała tego za specjalnie za checkpoint i po prostu mi tego nie zapisało, ale myślę, że sobie poradzę. Z tego, co zauważyłem, to mam już teraz kopniaka w powietrzu. Zobaczmy, ja tą umiejętność chyba wykupiłem sobie, czy jak to tam było? Czy wcześniej już można było to zrobić? Chwila. Kopnięcie z wyskoku. Podwalam kopnięcie z wyskoku podczas sprintu. To ja nie wiem. Ja nie mam tego wykupionego, a jakoś nie mam problemów z kopnięciami ze sprintu. Chyba, że to może ja teraz tylko tak, że tak powiem, odrobinkę tylko kopię tych przeciwników, a tak to bym ich po prostu nokautował tym kopniakiem. Jak myślicie, doskoczymy tutaj? Chyba doskakiwaliśmy w poprzednim tym. O kurde. No tak, rzeczywiście. Tak, tutaj już byliśmy, moi drodzy, to jest ten ostatni punkt, który zdobyliśmy. Jakby to zrobić? Oj, no już myślałem, że się nie chwyci. No bo się nie chwycił, tak? Ja wam szczerze, że muszę tutaj jeszcze sporo popracować nad tymi swoimi umiejętnościami. Nie wiem, dlaczego on tutaj mi spadł, bo powiem szczerze, że myślałem, że już stabilnie stoję. A tu jednak nie do końca.
Dobra, biegniemy do kolejnego punktu. Tutaj się najwyżej zaraz wrócimy. A, tu jest kolejny punkt. Proszę bardzo. Czyli co, muszę się tu wkitrasić na to, czy jak? Czy jakoś przeskoczyć? Coś tu się na mnie czai. Okej, czyli na to możemy się wspiąć, że tak powiem. I z tego prawdopodobnie będę musiał... Jeszcze troszkę. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, to jest właściwie tak na dobrą sprawę początek. A już musimy... Okej, utrzymałem jakąś równowagę. Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. A, czyli zwróć uwagę, tak jakby tamto hej, mi hej, zaliczyło? Jestem na balkonie i obserwuję cię. Chyba nieźle ci idzie. Jak na nuba. Dzięki. No, dzięki. Jak na nuba. Czemu my chodzimy z tym kluczem nastawnym? Troszeczkę mi go szkoda, przyznam szczerze. 32, 32, 39. 30, to jest troszkę zżyte. No to już może ten klucz wymęczymy do końca. Postaraj się tylko wrócić w jednym kawałku, dobra? Nie chcę znowu szkolić kogoś okay. na twoje miejsce. Przygotuj pułapki świetlne, czyli kontynuujemy po prostu tą misję. Jak widzicie, no tutaj ja jestem bardzo, bardzo poszkodowany. Nie będę nawet walczył z tymi zombiekami, bo się zwyczajnie tego boję. Jedyne co mogę spróbować, to troszkę ich tu zwabić. Co prawda jest coraz później. Czy to jest tutaj? Zwróćcie uwagę, ile doświadczenia. Ale chyba tym wybuchem niestety przyciągnęłem ich jeszcze więcej. No, ale to nic nie szkodzi. Ja sobie tutaj pozbieram. Jest co prawda niewielka szansa, ale może jakaś tam jest, że będą mieli przy sobie jakieś... Jezu, co to za dźwięk? Że będą mieli przy sobie jakieś tam elementy do apteczki. Okej, spróbujmy może coś stworzyć. Apteczki niestety nie mogę, mam alkoholu dużo, ale gazy nie mam żadnej. Gwiazdki do rzucania, ciekawe. Co ja mam tu zrobić? Napraw coś tam. Patrzcie co on robi. Dobra. Coś tu mam naprawić, tak? No to spróbujmy to zrobić. Fajnie. Tak jakby chyba hulało. Cholera! Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? Oho. Nie, znowu! Dobra, słuchaj. Wysadziły jakieś korki. Przy okazji będzie... Dobra. Przy okazji oczekiwania na kolejne podpunkty mojej misji, ja sobie po prostu pozabijam, tak? Jesteśmy bezbronni, a do tego bezpieczne strefy i niektóre moje pułapki bez prądu są do niczego. Jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Robię co w mojej mocy, Spike. Trochę kiepska informacja, moi drodzy. Jak zapewne zauważyliście, jest coraz ciemniej, co mnie troszeczkę stresuje, bo doskonale wiemy... O, było widać przez chwilę zegarek. Jak on się tu utrzymuje na tej chwiejnej siateczce? Jesteś w kiepskim stanie, dobra. Okej, podejrzewam, że tutaj będzie się coś działo na pewno. Widzę mnóstwo tych beczek. Znajdź tablicę rozdzielczą, żeby włączyć światło. To jest jakaś skrzynia. Okej, to tak jakby jest tablica, ale nie wydaje mi się. Pewnie gdzieś tutaj od góry trzeba. O! Noga od stołu, ale noga od stołu nie za bardzo mnie interesuje. Bardziej mnie interesuje to, co jest za nogą. Zrobimy to w ten sposób. Ta rurka jest chyba najgorsza z całego zestawu. Także ja sobie ją rozmontuję. Podniesiemy tą gazrurkę. Czyli po prostu te rzeczy, które były za tą gazrurką, nie są, że tak powiem, do użycia. No cóż, niestety. No proszę, jakby mi się fajnie udało za pierwszym razem. O, coś to za jakiś uparciuch. Niedobrze.
Dobra. Wydawało mi się, że miałem już na takim położeniu, ale jakoś nie zaakceptowało mi. Kolejna? Jejku. 31, no fajne, fajne. Podoba mi się, zobaczmy. Patrzcie, znowu wyrzucam zamiast rozmontowywać. Muszę się nauczyć, żeby to koniecznie robić. Okej. Papieroski, proszę bardzo. Dobra, tablica rozdzielcza, tablica rozdzielcza. Może tu gdzieś się wchodzi? Nie bardzo. Cały czas jestem w kiepskim stanie, moi drodzy. A co za tym idzie? Jestem bardzo, bardzo podatny na ataki zombie. Czyli jak tylko gdzieś tam w krzyżowym ogniu się znajdę. A może to jest ta tablica? Nie. Gdzieś tam się znajdę, chociażby raz zostanę uderzony przez zombiego, to może być problem, tak? No, tutaj coś widzę. Jezu, co to takiego? Co to za gościu? Widzicie to? Dawaj, dawaj, dawaj. Jaki wielki młotek. Dobra, jak tu się rzucało petardy? Odwraca się jego uwagę. O Jezus. Dobra, pamiętam już jak się ucieka mniej więcej. No powiem wam, że... Wow. O Jezus. Stop, moi drodzy. Tu trzeba chyba podziałać z dystansu, bo coś czuję, że jak tylko podejdę, to... No, będzie ze mną kiepsko. Okej. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do ekwipunku. Koktajl Mołotowa. Dobra. Anuluj. Okej, nie wiem jak... Nie wiem jak się zmienia... Stop. Nie wiem jak się zmienia. Wybierz. Okej, teraz mam chyba wybrane. Nie. Jak się rzuca tym koktajlem? Niech mi ktoś powie. Ja bym chciał mieć... Przedmioty kolekcjonerskie. Nie, no tak bym chciał. Zaraz zobaczymy w opcjach, moi drodzy, to jest ważna kwestia. Jak widzicie, tutaj sterowanie jest naprawdę mega rozwinięte. Przypisanie klawiszy to będzie F. Zobaczmy. Ruch do przodu, ruch do tyłu, przełączenie kucania. Kucnięcie, sprint. Super skok. Dobra, użycie przedmiotu, użycie je. F to jest ten. V, zmysł przetrwania. Spojrzenie. O, zmysł przetrwania. Tego jeszcze chyba nie używałem ani razu. Kopnięcie, chwyt. Chwyt? Super. Przełączenie celownika. Celowanie, przeładowanie. Naprawa. Tyle tutaj. Tyle. Kwipunek, latarka, leczenie. Kółko myszy w dół, w górę, następny sprzęt. Poprzedni sprzęt. Oj, to chyba będzie to. Zobaczmy. Albo tutaj. Albo tutaj. O, to to. Tego się nie spodziewałem, że się coś takiego stanie. Chyba się oplułem normalnie z tej okazji. No, powiem wam, że nieźle go sponiewierałem. Wow, jego broń. Pokuszę się ją zawinę. Zobaczmy teraz, co tu jest najsłabsze. Ja po prostu bronię oceniam w bardzo prosty sposób, która ma jak najwięcej obrażeń, tak? Także, moi drodzy, mam nadzieję, że zrozumiecie to podejście. Ciężki... Jejku, jejku. Głośno tu.
Co wy na to, żebyśmy sprawdzili ten ciężki pręt? Nieźle. Od razu jednym atakiem się zmęczyłem praktycznie na maksa. Dobra. Zobaczmy, co tutaj możemy porobić. O. Im więcej przeszukiwania, tym lepiej. Kurde, tutaj to się cykam normalnie. Powiem szczerze. No nie, nie jest tak strasznie. O proszę. Fajny ten zmysł przetrwania. Czemu ja tego wcześniej nie używałem? Dobre. Super. Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. Okej, okay. Hydroelektrownia. Baterie, nigdy nie za mało. Gaz rurek już mam po prostu po dziurki w nosie. Także no thanks. Tyle. Jeszcze tą skrzynię sobie zapodamy. Nie. Łe. Łej. Nie. Nie mam zbyt dużo tych wytrychów. O, prawie. Nie jest dobrze. Jeszcze bardziej trzeba pochylić. Dobra. Ciężko było, ale może będzie jakaś nagroda. Super, kolejna gazrurka i papieroski, świetnie. Okej, otwórzmy te zasuwy. Wróć do schronienia przed zmrokiem. Prawdopodobnie się nie wyrobiliśmy. Zaraz możliwe, że gdzieś tam zostaniemy zaatakowani, chociaż mam nadzieję, że się to nie stanie, bo jak wiemy, moi drodzy, wieczorową porą włączę latarkę. Mi jest ona niepotrzebna, ale postanowiłem, że ją uruchomię tak, żebyście wy coś widzieli. A ty. Dobra. Okej. Bo podejrzewam, że jak jest dosyć ciemno, to możecie zdecydowanie mieć problemy z widzeniem wszystkiego. Okej, całkiem was tu dużo. No to jakiś kosz, może by go... Awa, o ty. A właśnie, moi drodzy, jest już troszkę późno. Także zombie zaczynają wariować. Gwoździe. Dobra. Powiem wam, że jestem strasznie ciekaw, jeżeli chodzi o tą broń. Zobaczmy. Niezła jest, na jednego strzała bierze. O, tu jest jakaś farmacja. Zobaczmy, może znajdziemy jakąś apteczkę tutaj. Chociaż z jedną. Może tu jest jakieś, nie ma wejścia żadnego? Okej. Okay. Mam nadzieję, że będą jakieś gazy. Pięknie. Batonik w aptece. Po prostu super. Nie wiem, za co dostałem 100% życia. Okej, póki ten zombiak mnie atakuje. Prawdopodobnie moje światło go przyciąga. Nie mogę się teraz przedostać przez tą lodówkę. Co teraz? Dobra. Niech mnie podnosi. Jeszcze? Twardzi są. W nocy są chyba twardzi, powiem wam. Dobra, zawijamy co się da. Batoniki, nigdy nie za dużo. Jakieś plany, nic. Coś jeszcze? Dobra, moi drodzy, bo nigdy nie dotrę do tego schronienia. Już chyba niedaleko. Dobra. Jakoś się przydarłem. Uhu. Ojejku. No tutaj to powiem szczerze, jest was całkiem sporo. Ops. Dobra. Jest. Będziemy musieli tu przekimać z tego, co mówili. O kurde. Wow.
O kurcze, moi drodzy, widzieliście tego obleśniaka? Co to się było? Doktorze, tu Kyle Crane. Crane? Jak mogę ci pomóc? Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zwiało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Nieźle, moi drodzy, nieźle. Skrytka. Czy ja mogę coś sobie schować do skrytki? Może schowajmy. Deska podłogowa. A patrzcie, ja mam jednak więcej tutaj tych rzeczy. Te wszystkie śmieci można by tam pochować. Cenne przedmioty. Papierosy i kawa są uważane za cenne przedmioty. Dobra. Czy ja mogę tutaj, nie, oddaj do przechowalni, to tylko tyle, a stroje? No nie mam żadnych. Dobra, czy coś poza tym? Nie, po prostu idziemy w kimę i tyle, tak? Dobra, spróbujmy, prześpi się do rana. Fajna opcja, fajnie, że nie musimy gdzieś tutaj... Hey, gdzie śpisz? Spike, co się dzieje? Stało się coś niedobrego. 10 musimy godzin pogadać. Później. Dobra, daj mi chwilę. No dobra, pogadajmy w takim wypadku. Ponieważ prolog masz już za sobą, możesz grać z innymi w trybie współpracy. Proszę bardzo. Czyli to wszystko to był prolog, moi drodzy. Naciśnij Escape, aby przejść do menu gry, gdzie możesz znaleźć innych graczy i dołączyć do ich gry. Walcz wspólnie ze znajomymi przeciw zombie. To absolutna nowość, obejmująca elementy współzawodnictwa i zadań zespołowych. Ciekawe, gdzie to będzie. Aha, pewnie gdzieś tutaj może. Nie mam pojęcia. Okej, okay, wychodzimy. Ja to bym jakiś zombiaczków ponaparzał, powiem wam szczerze. Za chwilę zdobędę... Puszczasz bezpieczną strefę. Za chwilę zdobędę kolejny poziom we wspinaczkach. Ciekaw jestem, co to było to zielone coś. Dobra. Widzicie, jak jestem już wprawiony w boju. O, moja ulubiona pułapka, zwróćcie uwagę. Chyba ponownie się z nią zabawię, ale to może kiedy indziej. Zmykaj. Nie mam czasu dla ciebie. Całkiem nieźle już sobie też z tym parkurowaniem radzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co prawda może jeszcze nie jakoś dobrze oszacowuję drogę. Mógłbym to robić nieco lepiej, ale to wiadomo, kwestia wprawy i praktyki. W porządku, moi drodzy. Myślę, że pomówimy ze Spike'iem. O, ta ma broń, ale jaja. Co ty gadasz? Gdzie jest jeszcze jeden? Chyba żartujesz, że oni normalnie bronie mają. Patrzcie, no miała broń, normalnie gasrurkę trzymała w ręce. Wy nie macie na szczęście broni. O. Tak mi się wydawało, że właśnie ciebie słyszę. O, wybuchają. No nie gadaj. No i co? Gin? Na przykład? Co ty na to? Dałby radę? Patrzcie. Mam nie w nosie normalnie. Oj kurde, ale mi się świetnie. Ojej. Własne płomienie się wejść to jest... O, super. To był szał. Oś. Teraz już wiem przynajmniej, co się stanie. Patrzcie, on normalnie mnie bierze. Chwila. Zaraz ja tutaj coś wymyślę. Kurczę, skąd się biorą nagle ci kolesie? A gwiazdki do rzucania nie mam, bo sznurek straciłem. Dobra, w takim wypadku.
Jak ja niby go zabić? Coś wie ktoś coś? Może go po prostu olejemy, bo zaraz zginę. Uż ty. O, trafiłem. No dawaj, dawaj. Oś kurde. Nie zmieściłem się przy ścianie. Jesteś w kiepskim stanie, to mało powiedziane w ogóle. Kurde, jak to się zabija w ogóle? Ile ja tu mam chyba jakiś arsenał u niego. O, ja też się zmęczyłem tym zamachem. Nie dziwię się, że on tak powoli atakuje. Kurde, nawet nie jestem w stanie go pocelować, moi drodzy. Nieźle. Jak cię machnę, to ci głowę urwie chyba. Tylko jak to pocelować? O! Jezu! O matko. Nigdy tego nie próbujcie. Nigdy w życiu. Patrzmy, czy to w ogóle jest coś warte. Wartość 188. Słaba wartość, bardzo niska wartość, powiem szczerze. Liczyłem na coś lepszego, ale dobra. Czyli nie ma sensu nawet podnosić tej jego broni. To, moi drodzy, był po prostu szał. W życiu takiej ciężkiej walki nie stoczyłem. O kurczę. Chyba trzeba jakiś sposób znaleźć na tych kości. Dobra, pogadajmy z nim. Spike, co jest? Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej. Ciekawe, czy wreszcie spotkam się z Brekenem. Po rząsiu, moi drodzy, dostaliśmy 3000 doświadczenia za to, czyli ogólnie opłaca się robić te misje, bo to jednak jest dosyć sporo. Odblokowano nowy strój. Proszę bardzo. Dobrze, moi drodzy, myślę, że zameldowanie w GRE i spotkanie w wieży zrobimy sobie w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że urozmaiciłem wam oglądanie poprzez walkę z tym monstrum, które tutaj mnie zaatakowało. Mamy tą latareczkę. Okej. Okay. Wykorzystywana do zarażania odstraszonych. Okej, okay, czyli działa. Fajnie. Dobrze, moi drodzy. W takim razie ja... już się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia.